Dzisiaj mamy ważne wydarzenie właśnie dla Stowarzyszenia Nowoczesnych Dzierżoniów Dariusza Kucharskiego, taka jest nazwa oficjalna. Mianowicie jest to zebranie sprawozdawczo-wyborcze po pierwszej pełnej kadencji, która miała trwać 4 lata. Ze względu na pandemię nie mogliśmy w tamtym roku się spotkać. Były takie możliwości przedłużenia tej kadencji, więc przedłużona kadencja została o rok. No i teraz podsumowujemy 5 lat naszej pracy jako stowarzyszenie, jako grupa, która przez swoją pracę wprowadziła do Rady Miejskiej aż 11 członków. Jako grupa, która właśnie ma realne możliwości, bo jestem burmistrzem, radni decydują o tym, co burmistrz przedstawia, co się w mieście dzieje, więc chcieliśmy to podsumować. Natomiast no oczywiście każde stowarzyszenie, każda organizacja rządzi się takimi prawami, że trzeba się sprawozdać, co się zrobiło i poddać kolejnym wyborom. No i dzisiaj oczywiście te kolejne wybory, więc zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów, jaka będzie ocena właśnie członków obecnych władz, zarządu i komisji rewizyjnej i zobaczymy, jak skonstruują się te nowe władze naszego stowarzyszenia. Ja myślę, że Nowoczesne Dzierżonie to przede wszystkim wspieranie inicjatyw społecznych i to jest chyba ważne właśnie, żeby nie iść w politykę taką lokalną, tylko zajmować się czymś, co jest dla naszego społeczeństwa, dla Dzierżoniowa. Inicjatywy sportowe, kulturalne. Myślę, że to jest taki cel bardzo fajnego stowarzyszenia, który nas, myślę, jakoś wyróżnia spośród innych miast. Działamy od 2014 roku. Mam nadzieję, że jeszcze się dużo lat uda działać w Dzierżoniowie. I rzeczywiście było to udane, fajne, dużo inwestycji. I Dzierżoniów chyba w dobrym kierunku zmierza, nastraja pozytywnie. Ja myślę, że jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Pamiętam, jak 7 lat temu już, bo 7 lat jestem burmistrzem, rozpoczynałem swoją, może nie przygodę, ale tą swoją służbę w mieście Dzierżoniów, gdzie pod szyldem Mam przepis na Nowoczesny Dzierżoniów był pierwszy program przygotowany. Na bazie tego programu właśnie powstało po 2 latach pierwszej kadencji Stowarzyszenie Nowoczesny Dzierżoniów i to stowarzyszenie jakby ten program kontynuuje, ale rozszerzamy go o kolejne elementy, o te 4 filary, które były tak jakby podwaliną drugiego programu wyborczego. No i myślę, że warto by było spuentować, podsumować i faktycznie na kolejną kadencję samorządową jeszcze ten program rozszerzyć, jeszcze go rozbudować i przekonać po prostu mieszkańców, że warto, żebyśmy wspólnie ten Dzierżoniów w dobrym kierunku prowadzili. Mamy grupy osób, które gdzieś są zaangażowane społecznie, politycznie, gospodarczo, natomiast dewizą główną jest, że jesteśmy ponad podziałami. Tutaj naprawdę każdy członek jakiejkolwiek partii, jeżeli chce być w naszym stowarzyszeniu, znajdzie swoje miejsce, ale są osoby bezpartyjne, są osoby, które zupełnie się nie identyfikują, więc no widać, że ta idea chyba jest dobra. A co ważne, no też mi się udało dzisiaj zaprosić fajnych gości na to nasze spotkanie, bo mamy pana prezydenta Wałbrzycha, Romana Szołemeja, ale moich też przyjaciół, samorządowców, panią burmistrz Pieszyc, pana wójta Chmielewskiego, wójta gminy Dzierżoniów, jest pan radny senator, były senator Jurcewicz, ale też mówię osoby, które jeszcze nie są członkami, ale gdzieś tam też deklarują, że chętnie by w tą współpracę formalną z nami weszły. Pan Roman Szełemej, który jest takim liderem niekwestionowanym ziemi wałbrzyskiej, czyli starego województwa wałbrzyskiego, który stworzył pomysł Sudety 2030, czyli promocję tych samorządów południowego Dolnego Śląska. Naprawdę widać, że jest osobą, która chce wspomagać wszystkie gminy. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, o którym dzisiaj była konferencja o godzinie 13, który tak na dobrą sprawę mógł być skierowany tylko do tych gmin górniczych, czyli Wałbrzycha i Nowej Rudy, dzięki właśnie prezydentowi został rozbudowany na całe byłe województwo wałbrzyskie i to jest takie sensowne, mądre działanie, bo nie można się ograniczyć nawet w pozyskiwaniu środków do jakichś pojedynczych gmin, pojedynczych elementów. Musi to być cały organizm. Jeżeli nasze stare województwo zostanie zasilone tą kwotą 2,5 miliarda złotych przez najbliższe lata, to naprawdę będzie to realny taki element, który pozwoli na wzrost i rozwój całego regionu. Współpracujemy w porozumieniu Sudety 2030, wspólna Dolny Śląsk, wspólna sprawa. Mamy wiele wspólnych projektów, zagadnień, mamy wiele wspólnych również wyzwań. Myślę, że zarówno w Dzierżoniowie, jak i poza Dzierżoniowym jest absolutnie dostrzegana bardzo taka trwała i korzystna zmiana w samym mieście i w powiecie dzierżoniowskim. Myślę, że ten dystans, który ma za sobą Dzierżoniów przez ostatnie szczególnie kilkanaście lat, to było dobrze przepracowane lata wspólne.
W tej chwili od kilkunastu miesięcy współpracujemy przy tworzeniu społecznego planu sprawiedliwej transformacji dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czyli ogromnego funduszu, jaki Unia Europejska przeznaczyła dla subregionu wałbrzyskiego celem zasypania tych, powiedziałbym, zaszłości powęglowych, potransformacyjnych w latach 90. Dla przeciętnego mieszkańca Dzierżoniowa, Wałbrzycha i całego subregionu Nowej Rudy będzie to oznaczało szansę na likwidację niskiej emisji pieców węglowych, termomodernizację, poprawę jakości budynków, przestrzeni publicznej, likwidacja czy też poprawa jakości życia na terenach poprzemysłowych, nowe tereny inwestycyjne, poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa bioróżnorodności. I w tym zakresie wspólnie działamy. Dzierżoniów zgodnie z naszą wspólną, solidarną deklaracją powinien się znaleźć właśnie w obszarze oddziaływania Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Skutecznie o to zabiegaliśmy i myślę, że tak będzie. To będzie oznaczało ogromną szansę dla Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego. Mamy założone stowarzyszenie Nowoczesny Powiat DDZ. Ja myślę, że teraz przychodzi ten moment, żebyśmy zastanawiali się w szerszym gronie, bo ja oczywiście jako burmistrz Dzierżoniowa myślę przede wszystkim o Dzierżoniowie, ale też jako były wicestarosta, jako mieszkaniec tego regionu myślę o całym naszym regionie. Więc myślę, że zaproponowałem moim kolegom z innych gmin, żeby zastanowili się, czy chcemy stworzyć jakiś wspólny organizm, który po prostu do tych wyborów powiatowych, a może nawet wojewódzkich, wystawi swoje listy. Myślę, że warto, bo pokazuje, że nasze Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, gdzie działamy jako wszystkie gminy i starostwa powiatowe naszego powiatu, że wspólne działanie popłaca, warto, bo to naprawdę partnerstwo jest najlepszym rozwiązaniem.